dobry, witam ze mną Zbigniew Raubo, wielokrotny mistrz Polski, ale przede wszystkim zdobywca srebrnego medalu na zawodach przyjaźni, który jest traktowany w tej chwili jako medal olimpijski, bo wiemy, że cały blok wschodni tam startował, a oni wtedy byli najmocniejsi. Panie trenerze mówię, bo też miałem okazję parę lat u trenera na sali spędzić i miałem przyjemność na tej tarczy u trenera boksować. Co czuje zawodnik, który przegrywa pierwszych 8 pojedynków? Przede wszystkim dzień dobry. Co czuję? Chcę wygrać następny. No i następny przegrywa pan. No, ale później znowu chcę wygrywać. No to jest postawa, powiedzmy, postawa sama charakteryzująca mistrzów, bo nie załamuje się, natomiast sam start nie predysponował pana do tego, żeby osiągać takie sukcesy, jakie pan osiągnął. Czy ja osiągałem jakieś wielkie sukcesy? No coś tam wygrałem, ale to nadmienię ten sam początek. Ja chciałem boksować, jak chciałem wygrywać. I te porażki to nie były jednostronne, tam gdzieś wyszedłem i przegrywałem, mnie bili i to było gdzieś tam, czegoś mi zawsze brakowało, ale trenerem, który był w ten czas moim, bo pierwszym trenerem był Marian Listewnik w Boguszowicach, ale tam nie stoczyłem żadnej walki i później trener Marian Rochalski nigdy nie robił z tych moich porażek, jakiegoś dramatu, tylko robiliśmy kolejną walkę, kolejną i tak to jakoś wyszło. Nigdy mi trener nie powiedział, że się nie nadaje, że jestem słaby czy coś. Tylko tak po prostu idziemy dalej, nie? No i później, co ja miałem? 8 walk przegranych na 8, ale jak miałem 100 walk, to chyba miałem przegranych 16. Czyli ja przegrałem tyle samo walk, mniej walk przegrałem przez następne 90 niż przez pierwszych 10 pojedynków. Także ja tego, może to też dlatego dzisiaj trenuję każdego i nikogo nie skreślam, nie? To też jest tam jakieś, no bo nie wiadomo kiedy kto zaskoczy. No wiadomo, ale jak to sam pan powiedział, morda od przyjmowania bolała. No tak, no, dlatego dzisiaj wszystkim mówię, nie przyjmuj, bo boli, no. Czyli zapamiętał pan te pierwsze 8 pojedynków? Ja każdy pamiętam. Jackiewicz ostatnio na obozie byłem i powiedział, można boksować moja, twoja, ale po pewnym czasie już jest tylko twoja. I zastanawiam się, czy ta dewiza, że mordę pana bolała i trzeba tą mordę chronić, później towarzyszyła przez całą karierę, przez cały okres trenowania, bo jak ja byłem na sali, to właśnie bardzo pan tej mordy kazał pilnować. Miałem to szczęście, że byłem jednym z zawodników rewelacyjnej drużyny, z rewelacyjnego klubu Legii Warszawa, gdzie gdybyśmy się tak przyjrzeli wszystkim zawodnikom, każdym po kolei od muszej wagi do wagi ciężkiej, w Legii naprawdę boksowaliśmy z kontry spokojnie. Nie było inkasentów, nie było walk moja, twoja. Ja tu wymienię Gajda, Petryk, Janek Czerniszewski, Kaziu Szczerba, Kaziu Przybylski, Mirek Wabrzyniak, Adam Kozłowski, przepraszam, kogo nie wymieniłem, ale tam każdy boksował, powiedzmy, tak dzisiaj po latach, ostrożnie, nie? Nie wdawaliśmy się w jakieś bijatyki, lewy, zejście, odskok, takie, były to prawdziwe szachy, nie? Bez względu, jaka waga, kto, jak, trafiały się pojedynki, że trzeba było iść, podjąć walkę, wojnę, bo nie było innego sposobu na przełamanie zawodnika, ale jako tak
Legia była chyba jedną z najlepiej technicznie wyszkolonych drużyn w Polsce, nie? To skąd się to wzięło, to, że ja dzisiaj uczę tak, bo mnie tak uczyli. Ja miałem naprawdę wielu wspaniałych trenerów. Legii trener Niedźwiecki, trener Kaczyński, trener Wiesław Rutkowski, Andrzej Gmitruk, wcześniej jeszcze w Górniku Pszczół trener Marian Kawczyk, czy w Radlinie Marian Mrula. To wszyscy ludzie, to wymieniłem grupę trenerów i zasada boksu była jedna. Masz oszukać, masz nie dać się trafić, masz być po prostu lepszy, nie? I dzisiaj sobie nie wyobrażam, żebym ja dzisiaj kwestionował to, co mówili mi kiedyś trenerzy. Co prawda wiele, wiele rzeczy, którzy mi mówili ci wspaniali trenerzy, ja usłyszałem 20 lat później, nie? Ale ja miałem to szczęście, że usłyszałem, nie? I trener Kaczyński, mimo tego, że był wojownikiem w ringu, jednak mówi: generał, uważaj, nie? Czy fenomenalne nogi, jakie miał Krzysiek Osedowski, nie? Chodzić, oszukiwać. I dzisiaj ja po prostu nie potrafię mówić moja, twoja. Kto lubi przyjmować, naprawdę ma do tego pełne prawo, nie? A czy myśli pan, że ci trenerzy nie skreślili wtedy pana, a dzisiaj po 8 przegranych takiego zawodnika się skreśla? To już zależy tylko od zawodnika. Ja słyszałem wiele razy, że ktoś mówi: a, bo mi trener mi powiedział, że się nie nadaje. To ja odpowiadam, to chyba trafiłeś nie na tego trenera, na którego powinieneś trafić. Podchodzi pan do kariery, tak jak sam pan powiedział, każdego, że każdy może być mistrzem olimpijskim. Oczywiście. I każdy może być mistrzem świata. Zgadza się. Sam pan powiedział, że w Polsce mamy naprawdę fajną młodzież, tylko trzeba się nimi zająć. Nie spisywać na straty po jednej, drugiej, trzeciej porażce. Nic z ciebie nie będzie. Każdy ma prawo przegrać, żebyś kiedyś wygrać. To prawda? Jeżeli ja to powiedziałem, to ja to mogę dokładnie powtórzyć. To nie jest tak, że kiedyś powiedziałem i dzisiaj jestem Ale innego zdania. To się wzięło właśnie z tych... Mnie nikt nie skreślił. Pana doświadczeń, że aż pan czego? Przegrał i później... I na bazie tego doświadczenia, bo może być pan wyjątkiem. Ja chyba jestem za głupi, żeby coś takiego wymyśleć. Ja to musiałem usłyszeć od mądrych ludzi. I to szanuję. Przegrał pan, później po tych 8 porażkach wygrał pan. 9, no. Ale później przegrał pan przed czasem. I to przegrałem na Mistrzostwach Śląska w Bytomiu ze Zbyszkiem Ciotą, którym później z nim boksowałem. Zbyszek w ten czas boksował w Górniku Knurów. Późniejszy zawodnik przez wiele lat Gwardii Wrocław. Nie? Pozdrawiam, Zbyszek. Ale później jakoś poszło, nie? To nie jest tak, że jak przegrałem tą kolejną, bo pierwszą wygrałem na Mistrzostwach Śląska, później tą drugą przegrałem w ćwierćfinale, bo żeby być w finale Mistrzostw Śląska w tamtych latach musiałbym wygrać 4 walki i 5 bym toczył w finale, nie? Taka była ilość zawodników, wadze 48 kilo. I to, co ja powtarzam, to co mówisz, nie? Nie skreśla się, bo sam proces, czas nauczania zawodnika, to na to nie ma reguły, że to jest 3 miesiące, 5 miesięcy, 10 miesięcy czy 2 lata. Tego nikt nie wie, tego to się nie da sprawdzić. No dobra, to tego nie wie trener, ale na przykład pan, przegrywając taką walkę, rozumiem, jak ktoś jest pasjonatem boksu, ogląda tych starych mistrzów, czyta o nich, gdzieś tam żyje tym, ale w pana regionie każdy wolał być Woryną niż Kulejem. Pan sam obejrzał tylko jedną walkę Kuleja. Skąd ta motywacja do tego, żeby dalej boksować? Skąd motywacja, żeby się rozwijać? Skąd wiara w to, że się uda? Bo trenerzy to nie jest, wiem. Ale nie pana wiem. Wewnętrze. Nie wiem. Nie chciał pan zostać żużlowcem? Nie, pana nie, stop. Przede wszystkim. Boks to nie była moja wymarzona dyscyplina, bo ja najpierw
najpierw w Górniku Bogusławice była sekcja ciężarów, tam poszedłem na sekcję ciężarów, ale to było ciężkie, to mi się, nie mówię, nie będę się, nie. Na żużel nie mogłem jeździć, bo mieszkałem w Bogusławicach, nie byłem zamożnej rodziny, trzeba było jeździć na tor żużlowy do Rybnika, a sekcja bokserska była w szkole. W szkole górniczej, do której poszedłem 1 września, a na salę bokserską dopiero trafiłem z takim Heniem Gasidło, tam z dzieciństwa ze szkoły i trafiłem dopiero w październiku. To nie było tak, że zobaczyłem raz, drugi, a wcześniej nie oglądałem w ogóle boksu, a jedną walkę gdzieś tam wielkiego mistrza Kuleja oglądałem całkiem przypadkowo, bo to były czasy, kiedy nie było telewizorów, do kolegi się chodziły, a te walki, to chyba było Tokio, to były w takich godzinach, gdzie jeszcze w dzieciństwie, nie? I to, że poszedłem do szkoły, chciałem lekcje kończyć i po lekcjach poszedłem na ten, tam mnie trener Marian Listewnik przyjął, o fajnie, dał koszulkę, spodenki, trampki, trenuj, nie? Ja mówię, kurka, fajnie, nie? I tak po lekcjach zostawałem i tak się bawiłem przez... I na moje nieszczęście sekcja się rozpadła i ja przez rok czasu jeździłem z Boguszowic do Radlina. Kończyłem szkołę o godzinie 2:14:10. Miałem autobus do Rybnika, z Rybnika później jechałem do Radlina, z Radlina do Rybnika i z powrotem i wracałem do domu o 10 w nocy i to tak trwało naprawdę przez kolejny rok, ale uczyłem się w autobusie, to nie jest tak, że to wszystko tak, a leci na trening, nie, uczyłem się, bo mi powiedzieli w szkole, że jak nie będziesz miał dobrych ocen, to my ci nie pozwolimy trenować. To nie było tak, że każdy wszystko miał gdzieś, nie? I dopiero na ostatni rok dla wygody, żeby nie tracić tego czasu na przejazdy, przeniosłem się do internatu, a miałem do domu naprawdę blisko. Przeniosłem się do internatu, do Radlina i tam już sobie mogłem skończyć szkołę, iść na trening, wyspać się, że nie zabierało mi przejazd z autobusu dużo czasu. A to nie było tak, że był pan jeden z mniejszych w klasie i łatwiej panu było zdobyć pewną technikę, którą nie mieli ci więksi sobie radzić w tej szkole? Nie, ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że byłem najmniejszy, najchudszy. Nie, ja po prostu spodobało mi się i tak się zaczęło. No. Ja mówię, ciężary to było za ciężko. Sekcja piłki nożnej była, ale to tam za dużo się tego tam kręciło. A boks akurat tak mi przypasował i tak się. Bo może miał pan naturę wirażki. Podobno na Pucharze Polski, gdzie był mecz Jastrzębie z Gwardią, chodził pan i śpiewał ojej, co się z Milicją dzieje w momencie, kiedy już Gwardia nie miała szans na zwycięstwo. Nie, to było w momencie, kiedy myśmy już wygrali. Bo myśmy wygrali dwa mecze, a ostatni mecz był Jastrzębie Gwardia, nie? I no był taki epizod, no ale jak sobie to śpiewałem, to trener Dmitrok podszedł i mało ściany nie rozwalił mną. Pedagogicznie mi wyjaśnił, żebym jednak nie śpiewał takich piosenek i przestałem śpiewać. A jak to było z tym kibicowaniem? No bo w lidze było tak, że kibicował pan Górnikowi z racji na... Górnikowi Zabrze. Moje dzieciństwo to Rob Rybnik i Górnik Zabrze. Mieszkałem na Śląsku, urodziłem się na Śląsku. Ciężko Legii kibicować, nie? Skoro myśmy mieli Rob Rybnik. Tylko że Rob Rybnik to był taki raz zleciał do drugiej ligi, awansował, a Górnik Zabrze to był... Pan kibicował przecież w pucharach, na przykład i później reprezentacja, a reprezentacja w większości składała się z zawodników Legii. Legii i Górnika Zabrze, stop. Tak, pół na pół. Bo Lubański, Górnik Zabrze, Gadocha, Legia Warszawa. Gorgoń, Górnik Zabrze. Prawda, pół na pół siedzieli, ale trzeba było im
kibicować. Tak, i ten, to był patriotyzm. Jeżeli reprezentowały kluby polskie, to byli nasi, nie? Tylko taki był szowinizm, był jak był Legia Górnik, nie? I czy Legia Rob Rybnik. Ale jako tako, to zawsze podchodziłem do tego, że na pucharach to jesteśmy my, a wewnętrznie to oni, nie? Legia to oni, a Górnik to my. No Legii ogólnie się chyba nie lubiło, ale boksowali tam Szczepański, Pietrzykowski, Grudzień, później za pana czasu, tak jak pan wspominał, Gajda, Szczerba, Przybylski, Wawrzyniak, Czerniczewski, Gortat. Tak. No właśnie, jak pan zareagował, jak pan dostał propozycję właśnie przejścia do tej Legii, której pan tak nie lubi? Fajne jest to, że w świecie sportowym wszyscy pluli na Legię, ale każdy chciał być w tej Legii, nie? Nikt jej nie lubiał, ale każdy chciał być. Jak dostałem propozycję przejścia do Legii, to się nie zastanawiałem. Dlatego, że byli tacy dobrzy i że dawali szansę rozwoju sportowego? No, ja boksowałem w drużynie Górnika Zabrze, skąd wyrósł Andrzej Biegalski w drużynie, gdzie boksował Zbigniew Kicka, pierwszy medalista Mistrzostw Świata z 1974 roku. W tamtym regionie, w jednym blisko na obszarze 10 chyba kilometrów kwadratowych była drużyna drugoligowa Górnik Radlin, Górnik Pszów i GKS Jastrzębie. To były trzy mocne drużyny na 10 kilometrach kwadratowych, no może 15. A z Radlina, jak się Górnik Radlin rozpadł, przyszedłem do Pszowa, gdzie trenerem był nie kto inny jak pan Marian, wielki Marian Kasprzyk i w ten czas już Andrzej Biegalski poszedł do Jastrzębia, ale był Wyszek Nicka. Jak dostałem propozycję bycia w Legii, nie zastanawiałem się. W ogóle miał pan kilka takich dylematów. Wydaje się dylematów, bo mówi pan, że się nie zastanawiał przejście do Legii, ale później przejście do Gwardii jako trenera, czyli jakby największego przeciwnika Legii. Później przejście na trenera zawodowego, gdzie ten boks w Polsce zawodowy wtedy raczkował, bo teraz to mamy praktycznie tylko boks zawodowy w Polsce, wtedy on raczkował i to był taki też ryzykowny krok. Były te dylematy? Dylematów, jeżeli chodzi o tą pierwszą, czy zostać trenerem w Legii, czy na Gwardii, to nie, bo możesz Maćku zapytać. Ja tam Krzysiu kiedyś, Kosedowski na Fortach była sekcja, to też tam Krzysiek powiedział, dobra, generał przyjdź do nas, potrenowałem, ale później tak wyszło, że spotkałem na swojej drodze trenera Huberta Okroja, nie, który mnie, nieżyjący już, dzisiaj trener Darka Michalczewskiego, Krzyćka, Leszka Kosedowski ze Stoczniowca, Gdańsk, później broniony, później był w Gwardii, dostałem propozycję, że żebym, to trener powiedział, a ty jeszcze będziesz moim trenerem. No gdzie trener, kurka, samit, nie, z Gwardią, to nie, ja taki charakterny żołnierz, nie? I później się okazało, że sam poszedłem go poprosić i dał mi szansę, nie? I dzisiaj wiem, że tą szansę wykorzystałem tak jak powinienem, nie? To było trener, że wtedy wyciągnął do pana dłoń, tak, jak miał problem? Tak, tak. To nie jest tak, że inni nie chcieli mi pomóc, nie? Obraziłbym Legię, obraziłbym naprawdę kolegów z Legii. Nie, miałem swój świat, tak, nie chciałem. Trafił się trenera Okroja, posłuchałem i tak zostało. Szkoda. Trafił do pana. Tak. To nie jest, ja powtarzam, będę ostatnią kanalią, jeżeli kiedykolwiek pomyślę źle na temat Legii Warszawa. Będę ostatnią kanalią, jeżeli pomyślę źle o Gwardii Warszawa. Absolutnie nie mam do tego prawa. Przyjaciół mam na Legii, jeżdżę, odwiedzam. Teraz jestem na nokaucie. Mam po prostu bliżej.
ale odwiedzam kolegów ten. Był moment, trener Okruj się wziął za mordę i chwała mu, dziękuję. I tak się stało, nie? To nigdy nie było, a to, że gwardia największym wrogiem. Nie, to była gwardia to bardziej działacze niż my zawodnicy, bo nigdy nie miałem konfliktu czy coś z Grześkami, z Jerzym Rybickim, czy Misiewiczem, Sławiński, Chamerski. Czy to tak jak z politykami jest, że my widzimy, że oni się kłócą, tak, a oni siadają razem, piją wódkę i tak samo... Znaczy się, ja nie wiem, co robią politycy i mi się nie zdarzyło pić. No są zdjęcia na przykład. No, ale to nie oglądam. Akurat jestem daleki, Maćku, jestem daleki od polityki. Ja też jestem daleki, ale widziałem to, bo siłą rzeczy mi się rzuciło. Ale u zawodników też tak było, że tu była gwardia, tu było Legia, kłócili się tak naprawdę działacze sobie strzeżyli zęba, zawodnicy bili się między sobą na ringu. Tak, boksowali. W ten czas boksowaliśmy. Wtedy boksowaliśmy, a później... A później piwo? Nie przypominam sobie, żebym... W ogóle... Żebym po meczach pił piwo, nie przypominam sobie, nie. W sensie chodzi mi o relacje przyjazne, że były... Że... Kawy piłem z wieloma kolegami, nie? Ale żeby tam o piwie nie słyszałem. Może gdzieś, jak mnie nie było, to może tam ktoś, nie? Ale ja nie. A wracając do czasów kariery zawodniczej, był pan pierwszym młodzieżowym mistrzem Polski w wadze papierowej. Wcześniej mistrzem Śląska, wielokrotnym mistrzem Polski, jak wspomniałem. Reprezentował pan kraj nas na mistrzostwach świata i Europy, ale jakby tą największą sławę przyniosły panu ten srebrny medal na zawodach przyjaźni. Czy dużo by zmieniło w pana życiu, żeby to był medal olimpijski zamiast medal na zawodach przyjaźni? Powiedzmy sobie szczerze, to, że nie pojechałem na olimpiady, to nie była ani moja wina, ani trenera wina. Taki był system, tak się stało. I powiedziano później, bo było 40 dni luki, bo dopiero od momentu, kiedy się dowiedziałem, to było w półfinale Mistrzostw Polski w Słupsku, gdzie matury specjalnie nie zrobiłem, bo matury były, bo z Legii nas trener Dmitruk wyrzucił, trenerem Kaczyńskim, wyrzucili nas do szkoły, żebyśmy się uczyli. No kurka, krzywdę mi zrobili. Wyrzucili nas, żeby się uczyć, a chodziliśmy w ósemkę z pierwszej drużyny Legii Warszawa, chodziliśmy w ósemkę do jednej klasy. Akurat i były matury i był taki dylemat, nie? Mistrzostwa Polski albo matura. I trener Dmitruk przyszedł, głośno powiedział, a no mnie obchodzi po swojemu, no mnie obchodzi twoja piątka z matematyki. Nie jesteś mistrzem Polski, nie jesteś za olimpiadę, nie? I decyzja była krótka i pojechałem na Mistrzostwa Polski. I w półfinale Mistrzostw Polski, po półfinałowej walce, się dowiedziałem, że nie jadę na olimpiadę. Nie, był to szok, byłem zły. To prawda, Mistrzostwo Polski mi się zdobyłem. Udało mi się wygrać tam ze Sławkiem Forsztkiem. Nawet dostałem puchar dla zwycięzcy najładniejszej walki finałowej. I później była dziura, nie? 40 dni pustki, 40 dni nie wiadomo czego, nie wiadomo jak, co to dalej będzie. Bo to nie było tylko, że nie ma olimpiady. Nie wiadomo było, co będzie dalej, nie? Skoro jest kłótnia między Rosją a ze Związkiem Radzieckim a Stanami, nie? Bo z drugiej strony do Moskwy nie przyjechały kraje bloku zachodniego, ale przyjeżdżali poszczególnie zawodnicy pod szyldem Komitetu Olimpijskiego. Patrycja Oliwia zdobył mistrzostwo olimpijskie w 63,5 kilo Włoch. Gdzie Włochów nie było. Grali mu tym. A jakie w ogóle sygnały dochodziły? Bo my jako Węgry, nasza federacja ostatnio jakby zbojkotowały te igrzyska. Jak Maćku, źle jesteś poinformowany. Nie my i Węgry. My jako ostatni. Wszystkie inne. Jeżeli się by cofał Związek Radziecki, Bułgaria, to było pewne, że my też nie pojedziemy. Ale nasza decyzja była ostatnia. I przygotowywał się pan normalnie do igrzysk? Była, o tym się mówiło, ale każdy miał nadzieję, że jednak się
to zmieni. Nie zmieniło się, później była pustka, przyjechał do mnie trener Kaczyński, powiedział, że jest turniej przyjaźni, czy ten. Nie pytał mnie, czy ja bym chciał, czy ja bym nie chciał, nie? Jest wyjazd na Kubę, turniej przyjaźni. No to było, dla mnie to była, powiedzmy, olimpiada. No tak. I za ten medal dostał pan olimpijską emeryturę, więc jakby wszystko skończyło się... Skończyło się fajnie. ...szczęśliwie. Wygrał pan tam z Narantuyu z Mongolii, później z Węgrem, nie, Varadimem. Janusz Varadi. Tak, a w finale uległ pan Reyesowi. Nie wyszedłem. Miałem kontuzję i z Orlando Pedro Reyesem nie boksowałem. Ale mówił mi pan wcześniej, od zawsze mi pan to powtarzał, że z tym Reyesem i tak pan by nie wygrał. Że był poza zasięgiem. Znaczy się, to był czas, gdzie Reyes toczył do finału 3 walki. Pozamiatał wszystkie, czy wygrał przed czasem. Podejrzewam, że czwartą też by tak było. Nie ma się o to oszukiwać, Reyes był poza zasięgiem. I musiałbym, nie wiem jak, bym musiał być mocno przygotowany, żeby nawiązać, powiedzmy. Nie każdy może być mistrzem świata albo olimpijskim, bo trafia się taki... No tak, zgadza się, tylko że za rok, za dwa mogłoby być inaczej. Gdybym nie miał kontuzji też, ale na 84 rok Reyes był nie do przejścia. A jak motywował pana ten Dmitruk, bo miałem przyjemność z nim pracować, mnie motywował bardzo dobrze. Pawłowi Skrzeczowi obiecał piwo, którego Paweł Skrzecz koniecznie chciał na turnieju, bo tak mu się chciało pić, później tą zgrzewkę przyniósł. Jak pana motywował? nie, to nie jest tak. Trener Dmitruk, mimo tego, że nie boksował, miał taką duszę boksera, nie? I to były czasy, że trenerzy nie musieli motywować. Myśmy sami wychodzili, myśmy chcieli boksować. To nie jest tak, że... Nie wiem, czy trener Dmitruk by wiedział, że jak wygram, daj trener piwo. Nie wiem, czy akurat trener Dmitruk by w moim przypadku postawił piwo, nie? Szybciej by mi dał w łeb. Ale... Nie wiem, miał taki, ale ja ciągle powtarzam, że trener Dmitruk był jednym z wielu wspaniałych trenerów, których ci wszyscy trenerzy, których wymieniłem, trener Marian Listewnik, Kazimierz Ochalski, Marian Brula, Marian Kasprzyk, wielcy trenerzy, czy trener Niedźwiecki, trener Kaczyński, trener Rutkowski, czy trener Andrzej Dmitruk, czy Wkacz, czy trener Michał Szczepan, Czesław Ptak, to byli więcej. I to byli ludzie sportu, ludzie boksu, którzy no, same przebywanie w nich już motywowało. Nie? No przecież wchodzi się do ringu z wielkim medalistą, trenerem Niedźwieckim, czy Wiesławem Rutkowskim, panem trenerem Kaczyńskim, czy z Marianem Kasprzykiem, gdzie to dla młodego chłopaka była wielka frajda, z wielkim mistrzem wyjść, to było coś. I to się samo robiło.